Partnerem odcinka jest Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący integrację z platformą TradingView. Skorzystaj z promocji i uzyskaj kod na roczny dostęp do płatnej subskrypcji TradingView. Obowiązują warunki. Dowiedz się więcej klikając link w opisie odcinka. Sekcja Latynoamerykańska na podróży bez paszportu. Zaprasza Jakub Cupisz. Jest taki kraj w Ameryce Łacińskiej, należący raczej do tych, o których niewiele słychać w naszej części świata. Ogólnie, jakiekolwiek informacje z całego regionu latynoamerykańskiego to jest rzadkość ale jednak raz na jakiś czas przebija się coś związanego np. z Brazylią, Meksykiem czy Argentyną. Zazwyczaj jest to coś, co dotyczy wyborów albo kryzysów gospodarczych, czasem też wydarzeń sportowych, zwłaszcza gdy chodzi o piłkę nożną. I faktycznie, ten ostatni aspekt jest zauważalnie dominującym tematem, również gdy wpiszemy w przeglądarkę nazwę kraju, o którym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku, czyli Urugwaju. W którym już 27 października odbędą się wybory prezydenckie. Na kanale Podróż bez Paszportu jest dostępny już jeden odcinek poświęcony temu krajowi z 15 marca 2021 roku. W którym pojawiają się w sumie najważniejsze aspekty, które charakteryzują współczesne realia urugwajskie, więc polecam też odsłuchanie tamtego podcastu. Ale w tym odcinku chciałbym skupić się na z jednej strony właśnie tym kontekście nadchodzących wyborów. Ale również przepleść trochę tę historię przybliżeniem zapewne mało znanych, ale niezwykle ciekawych faktów z historii tego kraju, które, jak zwykle, powiedzą nam wiele o całej Ameryce Łacińskiej. Bo Urugwaj często właśnie dostaje etykietę wyjątkowego kraju w regionie, ale no wiadomo, że każdy kraj jest w sumie wyjątkowy i ma coś, czym wyróżnia się w tej panoramie latynoamerykańskiej, ale chodzi tu jednak o pewną wypadkową wielu aspektów, która sprawia, że po prostu uważany jest za inny. Tak jak wspomniałem jednak, piłka nożna zazwyczaj kojarzona z tym kontynentem jest jak najbardziej obecna w Urugwaju. Między innymi warto zwrócić uwagę na bardzo symboliczny fakt, a mianowicie to, że pierwszy mundial odbył się w 1930 roku właśnie w Urugwaju, który to zresztą wygrała właśnie reprezentacja tego kraju, nazywana również La Celeste, czyli po prostu od jasno-niebieskiego koloru koszulek. Jest też taki termin garra -rua, który jest często używany w odniesieniu do tej reprezentacji i jest to dość złożony koncept, wyrażający w wielkim skrócie taką moc i ducha walki tej drużyny i odnoszący się do ludu rdzennego z Urugwaju, który nazywa się właśnie charrua. Ale niestety jest to jedynie jedna z symbolicznych faktycznych pozostałości po tym ludzie, gdyż odsetek osób identyfikowanych z ludnością rdzenną jest tam znikomy. Co też mocno kontrastuje z innymi krajami regionu, szczególnie Boliwią, Gwatemalą czy też Peru. Ma to silny związek z historią kraju, a w szczególności jego początkami po okresie kolonialnym, kiedy to w projekcie rozwoju nie znalazło się miejsca na uwzględnienie Charruas, którzy uznani zostali za przeszkodę w progresie, zwłaszcza w kontekście ekspansji rolnictwa i osadnictwa. Jest to motyw powtarzający się w polityce latynoamerykańskiej tamtego okresu. I najbardziej emblematyczny tego przykład znajdziemy, przenosząc się na chwilę do sąsiedniej Argentyny. W jej przypadku pojawia się koncepcja opozycji między barbarzyństwem i cywilizacją, nawiązująca do tekstu Facundo Civilizacion y Barbarie z roku 1845, autorstwa Domingo Faustino Sarmiento, który później był zresztą prezydentem Argentyny. Z jednej strony mamy więc cywilizację utożsamianą z kulturą europejską, miastami, edukacją i postępem, a z drugiej natomiast obszary wiejskie, pampy, życie gałcios, a także właśnie kultury rdzennych mieszkańców. Pojawia się tutaj termin gałcio, który w sumie może być nie do końca nam jasny, więc kwoli przybliżenia mowa tu najczęściej o wygnańcach politycznych albo pospolitych przestępcach uciekających przed wymiarem sprawiedliwości kolonialnej, którzy często porównywani są do północnoamerykańskich kowbojów, a do ich zajęć należy m.in. wypas i ujeżdżanie koni, tropienie śladów czy szukanie kradzionego bydła. Kojarzeni są zatem z pampą, czyli rozległym, płaskim lub lekko falistym terenem, porośniętym trawami i blinami, z bardzo małą liczbą drzew. Jest to krajobraz spotykany właśnie w Argentynie, Urugwaju, ale także południowej Brazylii. I właśnie razem z ludnością rdzenną są one przedstawiane przez sarmiento jako to. Czego trzeba się pozbyć? Z czasem ten dyskurs ulega pewnej modyfikacji, czego wyrazem jest argentyńska epopeja narodowa Martin Fierro, autorstwa Jose Hernandesza, w której gałcio jest przedstawiony jako ktoś, kto nie jest skazany na niebyt w przeciwieństwie do rdzennych ludów nadal uważanych za dzikie. Ale w ten sposób esej Sarmiento uważany jest za kluczowy w rozumieniu nie tylko historii Argentyny, ale także w szerszym kontekście walki między nowoczesnością a tradycją. Czy postępem, a stagnacją w krajach Ameryki Łacińskiej? Dlatego uważam, że stanowi on interesujące dopełnienie nie tylko dzisiejszego odcinka Urugwaju, ale także całej serii sekcja latynoamerykańska. W tym, między innymi, nawiązuje do tematyki, którą poruszaliśmy w ostatnim odcinku o postępowych prawach przyrody, gdzie również możemy dostrzec relacje między cywilizacją a barbarzyństwem. To, że mówiąc o Urugwaju, już na początku odwołałem się do Argentyny, jest dość symptomatyczne, gdyż istnieje taki, nie wiem czy bardziej, dowcip, czy też przekonanie, że mieszkańcy Argentyny uważają swojego sąsiada za część własnego kraju. Faktycznie, między tymi dwoma krajami znaleźć można bardzo dużo punktów wspólnych. Przede wszystkim używanie podobnego wariantu hiszpańskiego, który jest bardzo charakterystyczny i wyraźnie odróżnia się od innych. Ale to nie tylko to, bo jest na przykład istniejący spór o to, z którego z tych dwóch krajów pochodzi tango i tu i tu jest bardzo popularne picie yerby mate. Oba kraje uważane są za dość europejskie pod względem demograficznym, bo w Argentynie też niewiele jest reprezentantów ludności rdzennych i wiele innych aspektów. Ale Argentyna jest też razem z Brazylią bardzo ważna w ogóle w procesie powstania samego Urugwaju. W wielkim skrócie Teren dzisiejszego Urugwaju, tuż po rozpoczęciu okresu kolonialnego, nie cieszył się wielkim zainteresowaniem konkwistadorów i władz hiszpańskich. W porównaniu z innymi regionami nie przyciągał on aż takich uwagi. Ale przez ten czas był obszarem nazywanym Banda Oriental, czyli brzeg wschodni, do którego rościły sobie pretensje oba mocarstwa czyli zarówno Hiszpania, jak i Portugalia. Uważa się, że w tym konflikcie istotną rolę odegrała, uwaga, Anglia, której po prostu zależało przede wszystkim na wolności handlu. Uznano więc, że dobrym pomysłem byłoby utworzenie państwa buforowego, ponieważ jeśli spojrzymy sobie na mapę, to jeżeli teren ten należałby do Argentyny, to miałaby ona całe ujście rzeki La Platy. A jeśli Banda Oriental pozostałaby częścią Brazylii, no to wiązałoby się to z nieustannymi konfliktami o to ujście między tymi dwoma gigantami. Stąd w 1828 roku, pod okiem Anglii, Brazylia i Argentyna zgodziły się na utworzenie niepodległego państwa, wschodniego państwa Urugwaju, a od 1919 roku do dziś jest to Wschodnia Republika Urugwaju. Przez tę historię często nazywa się właśnie Urugwaj krajem buforowym, bądź też bardziej poetycko jedwabiem między dwoma kryształami. Ale często mówi się przez to również, że jest to kraj powstały w sposób dość przypadkowy. Ciężko jest w tym momencie ocenić, na ile były to jakieś wewnętrzne chęć niepodległości, a na ile kontekst międzynarodowy spowodował jego utworzenie. W każdym razie w ten sposób Urugwaj jest dziś najmniejszym suwerennym państwem Ameryki Południowej liczącym niecałe 3,5 miliona obywateli. Warto wspomnieć, że ponad połowa osób zamieszkuje obszar metropolitarny Montevideo. Jest to takie zjawisko, które nazywa się makrocefalią i ma miejsce w innych krajach regionu, np. w Panamie czy Kostaryce. Co ciekawe, Urugwaj jest też krajem, w którym prawie nie zmienia się liczba ludności na przestrzeni lat. A jej wzrost jest niemalże niezauważalny. Pierwszy raz Urugwaj przekroczył granicę tych 3 milionów w 1985 roku. I teraz jak porównamy sobie sytuację z innymi krajami, które w tamtym okresie miały mniej więcej podobną liczbę mieszkańców, no to w Paragwaju było wtedy 3,6 miliona, w Nicaraguj 3,7, a w Kostaryce 2,7. Dziś Paragwaj i Nicaragua mają prawie 7 milionów mieszkańców, a Kostaryka ponad 5. W tym kontekście wskazuje się na trzy powody tego, dlaczego w Urugwaju nie obserwujemy podobnego rozwoju. Po pierwsze, niski współczynnik dzietności wynoszący około 1,5, czyli sporo mniej niż liczba zapewniająca zastępowalność pokoleń. Ale pamiętajmy, że na przykład w Polsce wynosi on około 1,2, co jest jeszcze gorszym wynikiem. Po drugie, fakt, że ludzie żyją coraz dłużej. I po trzecie, od lat obserwowana emigracja osób młodych. To wszystko sprawia, że Urugwaj jest krajem starzejącym się, albo, tak jak powiedział to były prezydent José Mujica, krajem osób starych lub też krajem na wymarciu. I właśnie, José Mujica, znany również jako Pepe Mujica, jest osobą, bez której raczej nie można zrozumieć aktualnej historii Urugwaju. Jest on wyjątkowy z wielu powodów, ale to, co wyróżniło go wśród innych głów państwa, to przede wszystkim to, że 90% swojej pensji oddawał na cele dobroczynne. Ponadto to właśnie za jego rządu wprowadzono trzy niesamowicie postępowe reformy jak na tamten okres, czyli mówimy o latach 2010-2015. Pierwsza z nich to legalizacja marihuany jako pierwsze kraj Ameryki Łacińskiej. Kolejna kwestia to znaczna liberalizacja prawa aborcyjnego, a trzecia to legalizacja małżeństw jednopłciowych. Wydaje mi się, że są to zmiany, które jeszcze długo będą definiować Urugwaj na arenie międzynarodowej, szczególnie poza Ameryką Łacińską. Przypomnijmy też, że są to również trzy aspekty dość mocno dyskutowane w polityce regionu. W większości krajów Ameryki Południowej małżeństwa jednopłciowe są legalne, choć gorzej sytuacja ma się w Ameryce Środkowej. Jeśli chodzi o prawo aborcyjne, to też jest ono stopniowo legalizowane, choć tutaj większość krajów regionu jednak albo ma wyznaczone przesłanki, na bazie których aborcja jest dozwolona, bądź tak jak na przykład Salwador, Honduras i Nikaragua kryminalizuje jakiekolwiek przerwanie ciąży. Warto jeszcze wspomnieć, że te wszystkie trzy zmiany wydarzyły się w przeciągu zaledwie dwóch lat, więc no, było to dość mocne uderzenie reform, co tym bardziej jest symboliczne. W innych krajach, nie tylko latynoamerykańskich, ale również niektórych europejskich, taki pakiet, powiedzmy, spowodowałby zapewne niemałe zamieszanie, czy to w świecie politycznym, czy wśród obywateli i obywatelek. Nawet w tym momencie, ponad 10 lat później. I nie trzeba daleko szukać, bo wystarczy, że sobie to porównamy do wciąż trwającej dyskusji na temat liberalizacji prawa aborcyjnego i wprowadzenia związków partnerskich w Polsce. Pamiętajmy, że mówimy tu o związkach partnerskich. A w przypadku urugwajskim jest to po prostu małżeństwo. W ogóle, tak, w ramach ciekawostki, kiedy powiedziałem kilku osobom w Brazylii, że w Polsce nie ma związków partnerskich nawet przeciwnej płci, ciężko było im sobie to wyobrazić. Po prostu bardzo się dziwili, że żeby sformalizować związek, trzeba od razu zawrzeć małżeństwo. Zanim jednak do wspomnianych wcześniej reform doszło, świat polityki urugwajskiej przeszedł dość długą drogę. Po tym, jak już uzyskał niepodległość w latach dwudziestych XIX wieku, był on raczej słabym państwem, w którym od razu zarysował się podział na dwa stronnictwa. Z jednej strony Blancos, czyli Biali, a z drugiej Colorados, czyli Kolorowi. Te nazwy nadano po bitwie w Carpinteria w 1836 roku, gdy zwolennicy Fructuosa Rivera, czyli tego, który odpowiedzialny jest za wspomnianą wcześniej masakrę na ludzie Charrua, założyli karminowe szarfy. Aby odróżnić się od swoich przeciwników, którzy nosili białe szarfy. I przez kolejne lata tak naprawdę wszystko odgrywało się wokół sporów tych dwóch stronnictw, które przez wielu myślicieli tamtej epoki opisywane był jako znaczna przeszkoda w dalszym rozwoju kraju. Ten konflikt spowodował nawet największą wojnę w Ameryce Łacińskiej, a zwróćmy uwagę na to, że jest to region, który raczej wojen nie doświadcza. Mowa tutaj o wojnie paragwajskiej, nazywanej również wojną Trójprzymierza, na której stracił właśnie nie Urugwaj, ale Paragwaj, który stawił czoła sojuszowi argentyńsko-urugwajsko-brazylijskiemu. To jest temat na inną okazję, ale warto powiedzieć, że Paragwaj stracił ogromną część swojej ludności, szczególnie mężczyzn, z czego później musiał się otrząsnąć przez kilka pokoleń. Początek wieku XX. Przyniósł prezydenturę José batiej który w pewnym stopniu zakończył dwuwładzę i zunifikował kraj. Już wtedy wprowadzono postępowe, jak na tamten czas, reformy: Ośmiogodzinny godzinny dzień pracy, zasiłki dla bezrobotnych, płacę minimalną, system emerytalny, czy też powszechną opiekę zdrowotną. Dodatkowo nastąpiła sekularyzacja kraju, wprowadzono liberalne prawo rozwodowe, zniesiono karę śmierci a także ustanowiono powszechne prawo wyborcze od 1934 roku również dla kobiet. Niestety, Blanco i Colorados nadal toczyli spory, w których silny stał się nurt batizmo na cześć właśnie tego prezydenta Jose Bati Jordonesa, który podzielali szczególnie Colorados. Dopiero od lat 50. XX wieku zaczęły tworzyć się partie lewicy poza dotychczasowym systemem. I w wyniku tego w lutym 1971 roku Partia Lewicy Parlamentarnej, socjaliści, komuniści, chadecy oraz liberalni dysydenci z partii kolorowych i białych powołali do życia Sojusz Wyborczy Szeroki Front, czyli po hiszpańsku Frente Amplio. Wybory w 1971 roku, właśnie w pewnej mierze, zdecydowały o przyszłości demokracji Urugwaju. Wygrała je Partia Kolorowych. Zdobywając prawie 40% głosów, jednak uzyskując bardzo niewielką przewagę nad partią białych, która zdobyła ich nieco ponad 38%. Zwracał uwagę bardzo dobry wynik lewicowego szerokiego frontu, który zdobył ponad 18% głosów. Ale ostatecznie, już po okresie dyktatury i latach 90., wybory w 2004 roku zapoczątkowały okres rządów lewicy w Urugwaju przełamując dotychczasową hegemonię tradycyjnych partii politycznych. Spektakularne zwycięstwo już w pierwszej turze odniósł kandydat szerokiego frontu Tawary Vasques, zdobywając 55% głosów. Do tego czasu szeroki front zdołał zjednoczyć zarówno postępowych katolików, jak i byłych bojowników Tupamaros, czyli lewicowej partyzantki powstałej w latach 60., do której należał m.in. innymi Jose Mujica. Rządy szerokiego frontu stanowiły kontynuację głównych nurtów w polityce gospodarczej, zachowując jej wolnorynkowy oraz otwarty charakter. Lewica uznała jednak za konieczne wzmocnienie roli państwa jako regulatora, unikając jednocześnie bezpośredniej ingerencji w sektor gospodarczy. Wprowadziła liczne inicjatywy sprzyjające redystrybucji dochodów i, zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami, aktywnie zwalczała bezrobocie. Promowała nowe inwestycje, przyciągała kapitał zagraniczny i starała się zwiększyć eksport. To, co cechowało ten okres, był również wysoki wzrost PKB, a także spowodowanie, że Uruguay ma w tym momencie największą klasę średnią w Ameryce Łacińskiej, wynoszącą ponad 60%. Jednak podczas ostatniej z trzech kadencji Frente Amplio w trakcie drugiego już rządu Tawary Askesa który swój urząd pełnił w latach 2005-2010 i 2015-2020, partia ta zaczęła wskazywać na malejącą zdolność do zarządzania państwem. Miały miejsce różne konflikty wewnętrzne w bazie politycznej oraz rosnące presje ze strony radykalnie lewicowej frakcji tej partii, którzy chcieli zwiększenia programów socjalnych. Jednak prezydent nie był temu przychylny. Gdyż za najważniejsze uznawał utrzymanie zbilansowanego budżetu. W tym kontekście kształtowały się nowe ruchy podkreślające swoją antysystemowość, tym razem o charakterze prawicowym i populistycznym. Powstała m.in. partia klasyfikowana jako radykalnie prawicowa Cabildo Abierto, która obecnie stanowi 10% rządu. Ale również np. Partido Ecologista w 2013 roku. Zorientowana na kwestie związane ze środowiskiem, która jednak uzyskała jeszcze mniejsze poparcie. Po 15 latach rządów Urugwajczycy wydawali się zmęczeni szerokim frontem i gotowi byli przekazać władzę innemu stronnictwu. Dochodziła do tego również kwestia bezpieczeństwa, które było kwestionowane, i właśnie je wskazuje się jako taki główny powód tego, dlaczego w 2019 roku zwyciężyło Partido Nacional, czyli Partia Białych. Z Luisem Lakazie Poł jako prezydentem. Czyli w ogóle synem Luisa Alberta Lakazie, który był prezydentem Urugwaju w pierwszym pięcioleciu lat 90. Jeszcze tylko trzeba doprecyzować, że nie wygrała sama partia Białych, gdyż w pierwszej turze wyborów nikt nie zdobył większości, więc potrzebna była druga tura. W związku z tym do Blancos dołączyli się Colorados, z którymi niemalże od 200 lat toczyli spory, ale także wspomniane wcześniej: Cabildo Abierto oraz Partido Independiente i Partido de la Gente. Te dwie ostatnie to bardzo małe partie, ta ostatnia nawet w tym roku się rozpadła. I teraz skupmy się trochę na tym, co działo się za tej kadencji. Zacznijmy od podania dość wymownej daty, a mianowicie dnia, w którym Luis Lekazie poł przejął fotel prezydencki. Był to bowiem 1 marca 2020 roku. Czyli kilka, kilkanaście dni przed tym, kiedy rozpoczęła się pandemia. Ale specjaliści wskazują, że poradził sobie on z tym okresem dość dobrze, promując szczepienia i zwracając uwagę na odpowiednie środki zapobiegające kryzysowi ekonomicznemu, dzięki czemu Urugwaj bardzo szybko się podniósł. Poza tym, okres tych pięciu lat był raczej spokojny. Największym wydarzeniem jego kadencji było wprowadzenie tzw. Lejzers de Urgente Consideration. Czyli zostało ponad 400 artykułów, które dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa, edukacji i pracy, czyli trzech głównych tematów debaty wyborczej w 2019 roku. Była to więc bardzo sprytna odpowiedź na niepokoje Urugwajek i Urugwajczyków. W marcu 2022 roku odbyło się referendum, głównie za sprawą znajdującego się w opozycji Frente Amplio, w sprawie tych zmian. Jednak Lekaziewicz uzyskał odpowiednią liczbę głosów, aby je przeforsować. To referendum było jednak testem zarówno dla rządu, jak i opozycji. Choć rządowi udało się utrzymać swoje propozycje, szeroki front pokazał, że może stanowić zagrożenie dla agendy rządu i że potrafi szybko otrząsnąć się po porażce wyborczej w 2019 roku. Jeżeli chodzi o ustosunkowanie się do tych symbolicznych zmian z czasów Frente Amplio, to mimo że kilka lat wcześniej Louis Lekajepoł głosował przeciw małżeństwom jednopłciowym, to wyznał, że teraz zagłosowałby inaczej. Jednak nadal wyrażał brak aprobaty dla aborcji. Ale w tym miejscu warto wspomnieć, że mimo Lekajepoł należy do centroprawicowej partii białych to jest to prawica różniąca się od pozostałych partii prawicowych w regionie. Nie jest to aż tak radykalna postać jak brazylijski Bolsonaro czy argentyński Milei. Ale tak właśnie się twierdzi, że Urugwaj po prostu jest bardziej liberalny i przez to nawet jego prawica nie jest aż tak ekstremalna. Jest też jeszcze inna dość ważna zmiana, która miała miejsce w ciągu tych niespełna jeszcze pięciu lat, a mianowicie reforma edukacji. Główną zmianą jest powiedzmy taka zmiana kosmetyczna, bo nie będzie już takiego etapu szkoły średniej, który obejmował do tej pory 3 lata i stanowił oddzielny etap edukacji pierwszą, drugą i trzecią klasę tylko od tego momentu, właśnie będą one się nazywać siódmą, ósmą i dziewiątą więc możemy porównać to trochę do usunięcia gimnazjum w Polsce. Tłumaczy się to tym, że dzięki temu zachowana będzie większa ciągłość. Poza tym, oprócz reorganizacji cykli edukacyjnych, Nowy model obejmuje m.in. nowe przedmioty, zmiany w obciążeniu godzinowym oraz podział przedmiotów zgodnie z wyborem każdego ucznia i obszarami zainteresowań zawodowych. Bo też edukacja stanowiła bardzo ważny element rządu Frente Amplio. Najbardziej emblematyczne jest utworzenie programu Sejwal już w 2007 roku, który gwarantował uczniom i nauczycielom specjalnego laptopa bądź tablet, co było wielką innowacją w skali światowej. Ale mimo wielu nowatorskich pomysłów, Urugwaj wciąż mierzy się z ogromnym problemem edukacji, jakim jest porzucanie szkoły, nawet na etapie, kiedy jest ona obowiązkowa. Może wydawać się to przewrotne, ale właśnie Urugwaj znajduje się na szczycie państw latynoamerykańskich, które odnotowują największy odsetek młodych osób, które nie ukończyły edukacji. I właśnie reforma lekarza POU ma na celu m.in. skończenie z tym problemem. Jednak transformacja programowa spotkała się z silnym sprzeciwem ze strony związków zawodowych i organizacji studenckich, a główne skargi dotyczą cięć w środkach przeznaczonych na edukację publiczną oraz likwidacji grup uczniów w różnych klasach, co według nauczycieli doprowadzi do większych klas i zwiększenia godzin pracy dla nauczycieli. I właśnie na kilkanaście dni przed wyborami nauczyciele edukacji średniej ogłosili 48-godzinny strajk jako wyraz sprzeciwu. W takim klimacie wchodzimy więc w ostatni etap tegorocznej kampanii wyborczej, a przynajmniej pierwszej tury, na której, zgodnie z aktualnymi statystykami, raczej się nie skończy. Zacznijmy od tego, jak wyglądają kandydatury. Mamy więc z Partii Białych Alvaro Delgado, absolwenta weterynarii który był senatorem w latach 2015-2020, a następnie sekretarzem w rządzie Lakazie Pou. Warto wspomnieć, że Lakazie Pou nie może kandydować drugi raz, bo jest zakaz bezpośredniej reelekcji. I zwycięstwo Delgado oznaczałoby nic innego jak kontynuowanie kierunków rządu ostatnich pięciu lat. Chociaż niektórzy wskazują, że jest on nieco bardziej prawicowy niż obecny prezydent i sympatyzuje z obecnym prezydentem Argentyny Javierem Milei. Następnie mamy szeroki front, czyli Frente Amplio, który reprezentuje Jaman Duorsi, nauczyciel historii, był dwukrotnie szefem departamentu, z którego pochodzi, czyli i Jest to departament sąsiadujący z Montevideo. Jak sam mówi, jego priorytetem jest Urugwaj stabilny ekonomicznie. Ale przede wszystkim skupione na inkluzywności i dobrobycie, czego według niego zabrakło podczas rządów Lekazie Pou. Wiąże się to zatem z większym naciskiem na polityki społeczne, z których znany był szeroki front podczas swoich piętnastoletnich rządów. I tak naprawdę ta dwójka to od początku faworyci wyścigu po fotel prezydencki. Według statystyk z początku października, Frente Amplio może liczyć na około 45% głosów, a Partido Nacional nieco ponad 20%. I trzeba powiedzieć, że to poparcie dla partii białych znacznie spadło, bo jeszcze na początku ten wynik był bardziej zbliżony, gdyż obie partie wychodziły o około 33-34%, ale no jednak szeroki front praktycznie zawsze odnotowywał wyższy wynik. I z jednej strony faktycznie poparcie dla Frente Amplio rosło, ale dość umiarkowanie. Partia białych straciła raczej poparcie na rzecz partii kolorowych która w ostatnich tygodniach osiąga około 15% poparcia, co jest dużym skokiem w stosunku do początku kampanii. Jej reprezentantem jest Andrzej Ocheda, prawnik mający 40 lat, co sprawia, że jest jednym z najmłodszych kandydatów, ale to, co jest chyba najbardziej oryginalne i przez to kontrowersyjne w jego kandydaturze, to przede wszystkim jego marketing polityczny. Jeżeli zobaczymy sobie jego spoty, to muzyka, którą słychać tam w tle, Przypomina raczej reklamę jakiegoś produktu związanego ze sportem i siłownią, na której nagrał nawet jeden ze spotów, pokazując nieco swoją umieśnioną sylwetkę. Przez co mówi się, że wygląda to bardziej jak jego profil w aplikacji randkowej, bądź jakby był uczestnikiem programu, w którym szuka się drugiej połówki. Być może właśnie te spoty wpłynęły na jego wzrost w ostatnich tygodniach? Kto to wie? Oprócz niego. Jest jeszcze reprezentant tej bardziej prawicowej od partii Blanco-Partii, czyli Kabildo Abierto, Guido Manini Rios. Jest on generałem w stanie spoczynku, który startował również do wyborów 5 lat temu. Jednak poparcie dla niego to zaledwie kilka procent. Ale pamiętajmy, że mogłaby się powtórzyć sytuacja sprzed 5 lat, w której do drugiej tury utworzona zostanie koalicja. Jednak tutaj, zgodnie ze statystykami, Walka między tą potencjalną koalicją a Frente Amplio jest bardzo zacięta i wszystko zależy od tego, na kogo zagłosują ci jeszcze niezdecydowani. W każdym razie, ci cztery kandydaci są głównymi aktorami tych wyborów, tak samo zresztą jak 5 lat temu. Nie utworzyła się w tym czasie żadna partia, która mogłaby liczyć na wysokie poparcie. Jednak warto zaznaczyć, że poza tą czwórką mamy siedmiu innych kandydatów, co jest Absolutnym rekordem ostatnich dekad, dlatego że na przykład w 2014 obywatele i obywatelki do wyboru mieli tylko pięć opcji, a w 2009 cztery. Warto wspomnieć też, że wszyscy kandydaci na prezydenta to mężczyźni, a Urugwaj nigdy nie miał na tym stanowisku kobiety. Choć warto wspomnieć, że jeśli zwyciężyłoby zarówno Frente Amplio, Partido Nacional lub Cabildo Abierto, to na stanowisku wiceprezydenta zobaczylibyśmy właśnie kobietę. Na przykład w przypadku Szerokiego Frontu jest to Karolina Kosze, która do tej pory była, przekładając na polskie realia, prezydentką Montevideo. I jeszcze na zakończenie warto wspomnieć, że oprócz standardowych wyborów w ten sam dzień odbędą się dwa referenda. Jedno, które umożliwia nocne przeszukiwania domów ze strony policji, a drugi, które wprowadza zmiany w systemie emerytalnym kraju. To pierwsze jest dość ciekawe, dlatego że konstytucja od 1830 mówi, że dom jest święty i nienaruszalny, oraz że w nocy nikt nie może do niego wejść bez zgody jego właściciela, a w ciągu dnia tylko na podstawie wyraźnego pisemnego nakazu kompetentnego sędziego w przypadkach określonych przez prawo. I to, że przeszukania są dozwolone w ciągu dnia, a nie w nocy, spowodowało, że narkotyki i przestępczość mają wtedy czas na rozwijanie się. I możliwe jest prowadzenie działalności przestępczej również nocą. Reforma konstytucyjna ma na celu rozszerzenie tego, co jest dozwolone w ciągu dnia, również na noc, z odpowiednimi regulacjami. Warto wspomnieć też, że wiele obywateli i obywatele Urugwaju nie do końca czuje się doinformowana na temat tych referendów, a niektórzy prawie w ogóle o nich nie słyszeli, więc tak naprawdę ich wynik stanowi tak samo niewiadomo, jak sam wynik wyborów. Na ten moment, tak jak wspomniałem, najbardziej prawdopodobna będzie druga tura, w której zmierzy się Orsi z Frente Amplio i Alvaro Delgado z Partido Nacional. Ogólnie wybory nie przyciągają zainteresowania na arenie międzynarodowej, tak jak na przykład ostatnio Meksyk czy Wenezuela. I nie chodzi tu tylko o rozmiar państwa, ale również o to, że międzynarodowi obserwatorzy i inwestorzy są raczej pewni, że ktokolwiek zostanie wybrany, utrzyma system polityczny i gospodarczy kraju. I ostatnie lata faktycznie to pokazują, bo Partido Nacional nie odrzuciło wszystkich reform Frente Amplio, tak naprawdę raczej delikatnie je zmodyfikowało. Więc jest to kolejny element, który sprawia, że Urugwaj się wyróżnia, bo nie mamy tak mocnych zmian na scenie politycznej, jak jest na przykład w przypadku jego sąsiadów, Argentyny czy Brazylii. Tak naprawdę, decyzja polega na tym, czy utrzymany zostanie kierunek centroprawicowy, czy raczej nastąpi powrót w stronę lewicy. I większego skupienia się na polityce społecznej. Sekcja Latynoamerykańska na podróży bez paszportu. Zaprasza Jakub Cupisz.